Hej kochani, to ja Emcia, witam was bardzo serdecznie na kanale Przeksiążki, a dzisiejszy odcinek to będzie reading vlog. No nie nagrywałam dla was żadnych reading vlogów, więc pomyślałam, że fajnie byłoby jakiś nagrać. To będzie taki prawie tygodniowy vlog, ponieważ teraz mamy 24 października, jest godzina dokładnie za 5:10 i zamierzam skończyć tego vloga tak 30 października, czyli to jest piątek, żebym miała czas go zmontować i żebyście mogli zobaczyć go na kanale już w niedzielę. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego chcę wrzucić tego vloga w niedzielę, przecież nigdy w niedzielę filmów nie wrzucałam. Natomiast właśnie w następny weekend, a dokładniej w sobotę, wypada rok mojego kanału, więc i okazja organizuję dla was taki mini maraton filmowy jakby, a mianowicie, że zarówno w sobotę pojawi się film, jak i w niedzielę pojawi się film, jak i w poniedziałek na kanale będzie film. Mam nadzieję, że wam już o tym właśnie takim mini maratonie filmowym dziś mówiłam, a jak nie, no to teraz właśnie wam mówię. W każdym razie ja tutaj gadu, a jeszcze wam nie pokazałam, co ja czytam teraz. W każdym razie trochę przepraszam was za to, że jestem taka rozproszona, natomiast sąsiad za oknem, mimo że jest sobota rano, już musi tam kosić trawę, czy wiercić, cokolwiek, więc po prostu trochę mi to tak rozpraszam. Mam nadzieję też, że tego bardzo tutaj nie słać. W każdym razie jeśli chodzi to o co... W każdym razie, jeśli chodzi o to, co teraz czytam, to jest to książka Szukając Alaski, autorstwa Johna Greena. Ja w ogóle zanim zabrałam się za czytanie książki, to najpierw obejrzałam właśnie ten serial, który jest dostępny na HBO Go, właśnie na podstawie tej książki. I on mi się bardzo podobał, przede wszystkim podobała mi się tam bardzo kreacja bohaterów. Każda z postaci miała swój taki odrębny, wyrazisty charakter. I kolejną rzeczą, która mi się tam podobała, było zakończenie. Nie będę wam tutaj o nim za dużo mówić, ponieważ nie chcę wam spoilerować. Natomiast uważam, że zakończenie jest naprawdę świetne. No i oczywiście musiałam się też za książkę zabrać, a kiedy zobaczyłam, że jest w Biedronce za 10 zł, no to oczywiście nie mogłam nie wziąć. Jest to co prawda wydanie kieszonkowe, więc ono ma takie strasznie malutkie litery, więc trochę słabo się to czyta, natomiast jakby nie przeszkadza mi to jakoś szczególnie. Jestem obecnie na 34 stronie, więc tak naprawdę przeczytałam dopiero dwa rozdziały. Nie jest to jakoś dużo, więc też na razie nic wam za wiele nie powiem. Natomiast już teraz ta książka podoba mi się tak trochę mniej od serialu. Przede wszystkim jakby... Zapomniałam przecież powiedzieć jakby taki krótki opis fabuły, gdzie ja mam głowę. W każdym razie może teraz mam taki krótki opis fabuły przytoczę. Głównym bohaterem jest tutaj Miles Halter, o ile tak to się mniej więcej wymawia. Natomiast i tak w serialu jakby głównie jest on nazywany Pączek. Tutaj z tego co wiem będzie nazywany chyba Kluchą, ponieważ już go tam nazywają Kluchą, więc pewnie też tam będzie głównie tak nazywany, dlatego ja nie do końca pamiętam, jak on naprawdę ma na imię. W każdym razie postanawia on wjechać do liceum z internetem, ponieważ jakby Miles jest taką osobą, która bardzo lubi zapamiętywać ostatnie słowa ważnych ludzi, takie ostatnie słowa przed śmiercią. No i właśnie ostatnie słowa pewnego francuskiego poety brzmiały: udaje się na poszukiwanie wielkiego być może. No i właśnie Miles też chce odnaleźć swoje wielkie być może, natomiast chce to zrobić jeszcze przed śmiercią, więc właśnie jakby postanawia, że właśnie taki wyjazd od rodziców, wyjazd do właściwie całkiem nowego miejsca może być dobrym pomysłem. No i właśnie to, co chciałam wam powiedzieć, że dlaczego mi się już teraz troszeczkę książka mi nie podoba, to dlatego, że właśnie ta relacja pomiędzy Alaską, czyli właśnie jedną z bohaterek, którą tutaj mamy też pokazaną na okładce, tutaj na pierwszym planie. W każdym razie właśnie ta relacja między Alaską, naszym głównym bohaterem, w tej książce strasznie szybko się rozwija. Jestem na 34 stronie, a oni już tam po prostu prawie najlepsi przyjaciele. W filmie to się jakby, nie w filmie, tylko w serialu to się rozgrywało znacznie wolniej i było po prostu bardziej naturalne. W książce, no niestety uważam, że jest to troszeczkę za szybki rozwój wydarzeń i po prostu aż tak naturalnie to nie wygląda, natomiast na razie nie będę nic jeszcze aż tak mówić o książce, ponieważ no tak jak mówię, nie jestem nawet jeszcze na 50 stronie, więc tak naprawdę nic, jakby nie mogę jej jeszcze po prostu oceniać. Widzimy się potem. Cześć! A jeszcze chciałam wam wspomnieć, że niedawno w domu, moim domu pojawił się maluski szczeniaczek, kikuś, jest to chihuahua długowłosa i pewnie będzie go dosyć sporo właśnie w tym reading vlogu, więc mam nadzieję, że lubicie pieski, bo właśnie kikusia będzie tutaj dosyć sporo.
Pani, witam się ponownie, niecałe półtorej godziny później, ponieważ jest teraz godzina tak około 12. Właśnie tutaj ze mną teraz siedzi sobie Kikuś, ponieważ chciał się tak troszeczkę poprzytulać. W każdym razie przyszłam do Was znowu, ponieważ zapomniałam Wam wcześniej powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwszą z nich jest to, że jakby czytam, czy też raczej słucham, ponieważ jest to audiobook, jeszcze jednej książki. Jest to opowieść wigilijna, to jest Charlesa Dickensa, ponieważ właśnie mam ją jako lekturę szkolną. Ogólnie jest ona jakby jest bardzo krótka, ponieważ tam w audiobooku trwa jakieś 2 godziny. Już przesłuchałam około tam chyba półtorej, między sobą jakieś tam pół godziny jeszcze do przesłuchania, czy tam może przesłucham godzinę, zostało mi jeszcze godzinę. I jak na razie, o dziwo, bardzo mi się ta książka podoba. Dlaczego mówię o dziwo? Ponieważ właśnie ta opowieść wigilijna jakby ma takie swoje opowiedzenia jakby drugi raz, ma takie swoje streszczenia i ja właśnie z tych opowiedzeń jakby tak mniej więcej fabułę znałam. Natomiast właśnie wtedy ta historia totalnie mi się nie podobała, nigdy za nią nie przypadałam, natomiast ta oryginalna jest moim zdaniem totalnie inna, ponieważ właśnie w tych takich opowiedzeniach po raz drugi, to takie jakby niby streszczeniach, brakowało strasznie tego klimatu, który jest w oryginalnej powieści, więc jak na razie opowieść wigilijna to jest zdecydowanie 10 na 10, jak na razie bardzo mi się podoba. W ogóle mam wrażenie, że u mnie lektury szkolne dzielą się na te, których nienawidzę i te, które mi się bardzo podobają. Chyba bardzo rzadko się zdarzają takie lektury, co bym powiedziała, że są takie średnie, w sensie do przebrnięcia. Po prostu albo jest, że super, albo jest, że beznadzieja. Nie wiem w ogóle z czego to wynika. Natomiast drugą kwestią jest to, że jak mogliście właśnie zobaczyć w filmie, który pojawił się wczoraj, chyba wczoraj, to właśnie już właściwie jakiś czas temu czytałam właśnie książkę Wiosna Szylwina, to z Johna Greena. I ta książka mi się tak nie do końca podobała, ponieważ brakowało mi tam jakby emocji ze strony głównej bohaterki, czyli Hazel. Uwaga, spoiler! Po śmierci właśnie jednego z bohaterów, czyli Augustusa. Natomiast właśnie w filmie właśnie akurat ten element, którego brakowało mi w książce, w filmie się pojawił, tam właśnie już widać te emocje bijące od Hazel. W książce mi właśnie tego brakowało, w filmie to znalazłam, więc no, tak jak książka dostała ode mnie takie około 8 na 10 gwiazdek, 7,5 na 10, to film to jest takie dla mnie 9 na 10, może nawet 9,5, więc film mi się znacznie bardziej od książki podobał. Więc ja już nie przyciągam, tylko może po prostu odezwę się do Was jakoś już jutro, albo po prostu wieczorem. W każdym razie widzimy się jakoś potem. Cześć! I kochani, witam z Wami już w niedzielę. Jest godzina 8:30. Jeśli chodzi o książkę Szukając Alaski, to jestem obecnie tutaj na 116 stronie. Wczoraj udało mi się dojść do 108 strony, dzisiaj przeczytałam jeszcze 8 stron. Mam dzisiaj bardzo ambitny plan, żeby dojść do strony 200. Ogólnie to nigdy bym tak wcześniej nie wstała w niedzielę rano, natomiast jak wiadomo jest jakby zmiana czasu, więc normalnie można powiedzieć, że byłaby 9:30. I mam jeszcze jedno spostrzeżenie właśnie odnośnie porównania jakby trochę książki z serialem, a mianowicie, że tutaj właśnie w książce te wydarzenia są ułożone inaczej niż w serialu, czy rzeczywiście może powinnam powiedzieć, w serialu są wydarzenia ułożone inaczej niż w książce, ponieważ to książka oczywiście była pierwsza. I mimo wszystko chyba jednak bardziej podobało mi się to ułożenie tych wydarzeń w serialu. Natomiast no, zobaczymy. Może jestem też taka trochę uprzedzona, ponieważ serial właśnie poznałam pierwszy, a nie książkę pierwszą. W każdym razie będę na pewno dalej czytać i odezwę się do Was, jak przeczytam trochę więcej. Ogólnie zrobiliśmy jakieś godzinę temu już wychodzić z domu, natomiast jest straszna mgła. Więc jak to tutaj się prezentuje? Nie wiem, czy to do końca widzicie, ponieważ to jest, wiecie, taka siatka przeciw owadom. Ale no, pewnie trochę tutaj widać, że jest no straszna mgła. Kochani, witam się już w poniedziałek, jest godzina 9:05, ja już jestem po pierwszym wideo spotkaniu i mam teraz taką godzinną przerwę do kolejnego, więc znalazłam trochę czasu, żeby właśnie coś do Was powiedzieć. Ogólnie to wczoraj zamówiłam sobie 3 książki na Empiku, ponieważ właśnie do wczoraj trwały jeszcze te takie wirtualne targi książki w Empiku, więc niektóre książki były na naprawdę super promocjach. I ta paczka z tymi książkami powinna do mnie przyjść tak w środę, w czwartek, tak tam jest na tej stronie napisane, więc jeśli ten reading vlog będzie jakby ma trwać do piątku, no to powinnam jeszcze zdążyć Wam te książki pokazać. I ogólnie też udało mi się dzisiaj rano właśnie skończyć opowieść wigilijną Charlesa Dickensa. Tutaj właśnie trzymam tą wersję
papierową, właśnie wyproszoną z biblioteki. Ja pół tej książki przesłuchiwałam w audiobooku, pół właśnie już czytałam w tej formie papierowej. I książka mi się naprawdę bardzo podobała. Zdecydowanie plusem tutaj jest ten niesamowity świąteczny klimat, który tutaj został wprowadzony. I też bardzo podobała mi się jakby kreacja postaci głównego bohatera, czyli właśnie pana Scrooge'a. Może on nie ma jakiegoś tam najsuperowszego charakteru, nie jest jakimś najlepszym człowiekiem, ale charakter ma naprawdę bardzo wyrazisty i bardzo dobrze po prostu jest ta postać wykreowana. I ogólnie no strasznie żałuję, że tą książkę właśnie mamy jako lekturę do przeczytania na początek listopada. Wolałabym, żebyśmy mieli na przykład na początek stycznia, wtedy można byłoby to właśnie przeczytać bardziej w takim okresie świątecznym i bardziej jeszcze po prostu... Tą książkę po prostu fajnie by się wtedy czytało, natomiast i tak ona mi się ogromnie podobała. Dostaje ode mnie 9 na 10 gwiazdek. No i jeśli jeszcze nie czytaliście powieści wigilijnej, no to ja Was bardzo zachęcam. Jeśli chodzi jeszcze o książkę Szukając Alaski, to jestem obecnie tutaj na 214 stronie i na razie nie mam Wam tutaj za wiele, za bardzo do opowiedzenia. Myślę, że po prostu przyjdę do Was, kiedy już tą książkę skończę, ponieważ właśnie chciałabym ją dzisiaj skończyć. Jestem tutaj. Więc tak, została mi 1/3 jeszcze około do przeczytania. Ona ma jakieś 300 chyba 15 stron. Ja jestem właśnie na tej 214, więc myślę, że może uda mi się nawet właśnie dzisiaj ją skończyć. W każdym razie ja się na razie z Wami żegnam. Widzimy się potem. Cześć. Czy ostatnio robi dziwną sztuczkę. Patrzcie, bierze sobie jedzenie z miski, ale ucieka pod krzesło, żeby je zjeść. Dzisiaj wtorek, jest godzina 11, a mi wczoraj wieczorem udało się skończyć książkę Szukając Alaski autorstwa Johna Greena i właśnie przyszłam Wam coś o niej powiedzieć. Książka mi się podobała, na pewno tutaj bardzo podobała mi się kreacja postaci. Każdy z bohaterów miał taki wyrazisty, odrębny charakter, więc to zdecydowanie na plus. Bardzo fajny tutaj też był styl pisania właśnie autora, czyli Johna Greena, który był taki lekki, przyjemny, o czym też mogłam się przekonać, czytając jego poprzednią książkę, czyli Gwiazd naszych wina. Przez co, mimo że Szukając Alaski ma ponad 300 stron i bardzo małe literki, ponieważ to jest akurat wydanie kieszonkowe, przeczytałam tą książkę w jakieś około 3 dni, co zresztą mogliście zobaczyć na tym reading blogu. Podobała mi się też ogólnie jakby sam pomysł na historię, uważam, że też był bardzo fajny. I była tutaj jeszcze jedna rzecz, która mi się ogromnie podobała. Natomiast, żeby Wam ją jakby powiedzieć, wyjaśnić, muszę niestety posłużyć się spoilerem, więc... Uwaga, spoiler, mam nadzieję, że wszyscy, którzy nie chcieli słyszeć spoilerów, już przewinęli. Może też tutaj Wam jakby wstawię minutę, do której trzeba przewinąć, jak oczywiście nie zapomnę w montażu. W każdym razie chodzi o to, że bardzo tutaj podobało mi się przedstawienie jakby emocji, które towarzyszyły naszemu głównemu bohaterowi i ogólnie po prostu tam takim najważniejszym postacią w tej książce po śmierci właśnie jednej z bohaterek, czyli Alaski. I to jest chyba jedno z lepszych takich przedstawień w ogóle takiego wątku, takich emocji, mam wrażenie, co jest ogromnie dziwną rzeczą. Dlaczego? Ano dlatego, że właśnie poprzednią książkę tego autora, czyli Gwiazd naszych wina, oceniłam niżej właśnie z tego względu, że tam jakby też występował ten wątek śmierci jednego z bohaterów. Natomiast tam miałam wrażenie, że jakby nasza główna bohaterka podeszła do tej śmierci tak strasznie obojętnie. Tutaj jest to po prostu no totalne przeciwieństwo, więc... No to jest po prostu strasznie dziwne, biorąc pod uwagę, że to jest po prostu ten sam autor. Podsumowując, książka mi się naprawdę podobała, natomiast mimo wszystko nie mogę jakby ocenić na maksymalną ilość gwiazdek, ponieważ jakoś tak brakowało mi czegoś, nie wiem totalnie czego, ale po prostu jakoś tak to nie jest do końca moja historia. Jeśli jeszcze chodzi o porównanie właśnie książki z serialem, to tutaj mamy bardzo, bardzo dużo różnic moim zdaniem. Natomiast nie są to różnice jakieś takie po prostu, wiecie, walące po oczach, po prostu straszne różnice, które byśmy dostrzegli od razu, tylko raczej tam jest dużo różnic, ale takich drobnych, na przykład, że jakiś wątek został usunięty, ale raczej taki mało ważny, albo jakiś dodany, też raczej mało ważny, albo jakiś wątek na przykład serial został taki bardziej, wiecie, uwypuklony, że był taki ważniejszy w serialu niż był po prostu w książce. Na początku myślałam, że kiedy będę musiała właśnie porównać książkę z serialem, to powiem zdecydowanie, że mi się serial bardziej podobał. Teraz już nie jestem tego taka pewna, zarówno książka jakby ma w sobie coś wyjątkowego, jak i serial ma w sobie coś wyjątkowego. Natomiast myślę, że gdybym już była taka, wiecie, przymuszona do wyboru, to jednak wybrałabym serial. Tam bardziej jakby, ten serial był taki trochę bardziej, mam wrażenie, charakterny od książki, ponieważ w serialu mieliśmy taki bardziej rozwinięty wątek z tym, że jakby ta nasza główna grupa przyjaciół, czyli właśnie nasz główny bohater, Alaska, tam pułkownik Takumi i tak dalej, jakby rywalizują z taką inną grupą, inną taką paczką przyjaciół na tym, w tym
tej szkole z internatem i właśnie oni jakby robili sobie nawzajem różne numery, różne kawały, właśnie tak rywalizowali ze sobą i wydaje mi się, że właśnie w serialu to tak dodawało takiego jakby smaczku. W każdym razie to tyle, jeśli chodzi o książkę Szukając Alaski. Ja wam ją bardzo polecam, serial też wam bardzo polecam i zaczęłam właśnie też wczoraj jeszcze czytać trzecią część właśnie trylogii Zimowej Nocy, której pierwszym tomem jest Niedźwiedź i Słowik, czyli jest to Zima Czarownicy. Jestem tutaj obecnie na dopiero 14 stronie, więc to tak naprawdę czytam 3 strony, więc za dużo wam nie powiem. Ta książka ogólnie jest strasznie gruba, trochę mnie to przeraża, no ale w końcu trzeba było się za nią zabrać, żeby po prostu musiałam po prostu ją już zacząć czytać, żeby nie zapomnieć właśnie co się działo w tym poprzednim tomie, który czytałam, czyli właśnie w tym drugim, czyli Dziewczynie Zwierzę. W każdym razie ja już się z wami żegnam, widzimy się potem, cześć! Hej kochani, witam się w środę, jest godzina 10:50. Jestem obecnie na 35 stronie książki Zima Czarownicy, natomiast na razie odkładam ją na bok, ponieważ po prostu źle mi się czyta, jakoś tak nie mogę się wgryźć w historię, a nie chciałabym się o tej książce jakoś tak negatywnie na przykład wypowiadać, tylko dlatego, że czytałam ją w momencie, kiedy nie bardzo miałam na nią ochotę, po prostu jakoś tak, po prostu to nie był czas na tę książkę, więc postanowiłam zabrać się za coś innego. I mój wybór padł na Skrawki Nieba Audaspasi Durant, chyba tak czyta się to nazwisko. I tutaj jestem na 56 stronie, no i tą książkę czyta mi się już znacznie lepiej. W każdym razie to jest na tyle, co chciałam wam teraz powiedzieć. Widzimy się już prawdopodobnie jutro, albo może jakoś jeszcze dzisiaj po południu. W każdym razie, na razie to by było na tyle. Hej kochani, mamy dalej ten sam dzień, czyli środę. Jest godzina 14:40 dokładnie. I właśnie przyszła do mnie ta paczka z Empiku, właśnie z tymi książkami, które zamówiłam. Więc zrobię teraz wam tutaj na żywo unboxing, mam przygotowane nożyczki, więc ciachamy. Okej, więc paczka już otwarta. I pierwsze to tutaj było z wierzchu, to jest tom czwarty z serii Spirit Animals Upadek Bestii pod tytułem Ognista Fala, autorstwa Jonathana Auxiera, nie wiem czy to nazwisko się odmienia. Ja właśnie postanowiłam, że nie będę jakby kończyła tej serii Spirit Animals i chciałam właśnie skończyć na trzecim tomie. Natomiast napisaliście mi w komentarzu, czy tam jedna osoba albo dwie mi napisały, że właśnie w czwartym tomie dopiero jakby kończy się ten jakby pewien wątek, więc lepiej będzie po prostu skończyć czytanie na czwartym tomie, a nie na trzecim, więc sobie też go zamówiłam, ponieważ była na niego spoko promocja. I nastawiłam tutaj coś chyba, co najbardziej czekałam, czyli to jest Mordyswo w Orient Expressie, autorstwa Agaty Christie. I ta książka wygląda naprawdę dobrze, nawet lepiej niż myślałam, że będzie wyglądać, ponieważ ma też tutaj skrzydełka, nie wiedziałam, że będzie miała i też ma jakby takie fajne te... Widzicie, takie rowki tutaj na tych stronach, więc to też bardzo fajnie wygląda i ogólnie to wydanie też mi się bardzo podoba. Na pewno będę tą książkę czytać, nie mam jej co prawda jako lektury szkolnej, niestety, ponieważ to chyba jest właśnie lektura do 7 klasy. Mnie niestety nie mam, natomiast i tak na pewno będę czytała. No już ostatnią pozycją jest Sezon na Czarownicę z tej serii Chilling Adventures of Sabrina. Na pewno wymówiłam coś źle, przepraszam. Autorstwa Sary Res Brennan. To też na pewno wymówiłam źle i też za to przepraszam. Tutaj właśnie też mamy napisane na okładce, że właśnie to jest książka na podstawie tego filmu, czy tam serialu na Netflixie. Ja tego nie oglądałam i nie będę też oglądać, ponieważ po prostu nie mam Netflixa, ale właśnie książkę sobie zamówiłam, ponieważ ogólnie ja lubię takie książki w klimacie czarownic, więc pomyślałam, że czemu nie, tym bardziej, że niedługo jest Halloween. Co prawda na pewno do Halloween tego nie przeczytam, ale pewnie przeczytam to zaraz po nim, więc też będzie taki, wiecie, fajny klimat. No i to są już właśnie te wszystkie książki, które zamówiłam. Tutaj w paczce to prawda jeszcze coś jest, ale to są już książki tam mojej mamy, moich sióstr i tak dalej, więc ich wam tam nie będę pokazywać. No i tak one się tutaj prezentują, ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego zamówienia. No i to jest tyle, co chciałam wam teraz pokazać. Widzimy się potem prawdopodobnie już jutro. Cześć!
mam dzisiaj piątek, czy już nie jest ostatni dzień tego reading vloga. Jest godzina 12.35, a mi wczoraj wieczorem udało się skończyć książkę pod tytułem Skrawki Nieba, autorstwa C. E. Durant. Mam nadzieję, że w miarę dobrze mówiłam to nazwisko. Główną bohaterką jest tutaj Ira, która tak naprawdę ma na imię Miracle. Nie mam pojęcia, jak ma się to imię, natomiast jeśli nie zapomnę w montażu, to wam je tutaj na dole napiszę, żebyście wiedzieli, jak ona wygląda w książce, jak właśnie się jej pisze. I właśnie Ira wraz ze swoim bratem Zakiem po kilku, czy też raczej kilkunastu nieudanych próbach mieszkania u różnych rodzin zastępczych ostatecznie trafiają do sierocińca o nazwie Skilly House. I ta książka mi się ogromnie podobała. Oczywiście jeszcze nie do końca jakby sobie przetrawiłam, przemyślałam, ponieważ skończyłam ją, tak jak mówię, wczoraj wieczorem, więc możliwe, że za jakieś 2-3 dni te emocje jakby ze mnie opadną i będę miała o niej trochę inne zdanie, natomiast na ten moment ta książka uważam, że jest jedną z najlepszych, jak przeczytałam w tym roku i też trafia na listę moich ulubionych książek. Natomiast może przyjdę do tego, dlaczego właściwie ta książka aż tak bardzo mi się podoba. Pierwszą w niej fajną rzeczą jest to, że dzieje się ona na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku i mimo, że jakby akcja tej książki właśnie dzieje się niecałe 30-40 lat temu, to jednak jakby życie ludzi w tamtych czasach było trochę inne od naszego. Może to nie jest aż taki kontrast, jak gdybyśmy po prostu wzięli i czytali książkę, która akcja dzieje się, nie wiem, 100 lat temu czy 80 lat temu, ale jednak trochę tam różnic jest i też fajnie jest po prostu dzięki tej książce poznawać to, jak żyło się dawniej. I też ta książka porusza ważny temat, moim zdaniem w bardzo dobry sposób. I tutaj tym tematem jest właśnie życie dzieci w domach dziecka, w sierocińcach. Jakby umówmy się, ten motyw, że główny bohater danej książki czy danego filmu jest właśnie sierotą, nie jest jakiś, może nie powiem, że jest popularny, ale nie jest żadną dla nas nowością. Natomiast chyba w każdym filmie, który oglądałam, w każdej książce, którą czytałam z tym motywem, wyglądało to tak, że właśnie ten główny bohater próbował za wszelką cenę uciec z tego sierocińca, wydostać się stamtąd, żeby, nie wiem, odnaleźć swoich rodziców, spełnić swoje marzenia itd., itd. Natomiast tutaj czegoś takiego nie mamy. Tutaj właściwie cała książka opiera się na, może nie pokazali nam, jak funkcjonują dzieci w domach dziecka, ale jakie one mają przemyślenia z tym związane, jak się po prostu z tym wszystkim czują. I też ta książka jest pod tym względem dosyć ciężka i wstrząsająca, że właśnie to wszystko mamy opisane z perspektywy 9-letniej dziewczynki. I też to tutaj jest super, to jest to, że każdy czytelnik, który będzie czytał tą książkę, wyniesie z niej coś innego, zinterpretują nas po prostu swój własny sposób. I też ta książka jest dosyć uniwersalna, ponieważ zarówno dzieci w wieku 8 czy 9 lat mogą tą książkę przeczytać i wyniosą z niej coś dla siebie i też będą mogły jakby utożsamić się z główną bohaterką, która no też tam ma te 9 lat. Natomiast też osoby właśnie w moim wieku, czyli w wieku 13, 14, może nawet 15 lat mogą tą książkę przeczytać i też jakby zinterpretują na swój własny sposób, co z niej wyniosą. Też dorośli, którzy lubią czytać właśnie młodzieżówki, książki dla dzieci, przede wszystkim wartościowe książki dla dzieci. Także uważam, że to będzie świetna lektura dla takich osób. I też ta książka jest bardzo wzruszająca i urocza i po prostu kiedy ją czytacie, to robi wam się tak ciepło na sercu. Ja na przykład kiedy ją czytałam, to miałam takie odczucia, jakbym była na wakacjach na wsi u babci. Takie, myślę, że tak mogłabym porównać odczucia związane z czytaniem tej książki. Mi się po prostu niesamowicie przyjemnie czyta. I kiedy ją czytacie, to totalnie nie chcecie, żeby ona się skończyła, a niestety ma tylko niecałe 230 stron. Strasznie chciałabym, żeby była grubsza. I też właśnie z tych wszystkich powodów jest mi tak okropnie, ale to okropnie przykro, że ta książka już nie jest niestety nigdzie dostępna, znaczy prawie nigdzie, można ją dostać na przykład na OLX-ie z drugiej ręki albo w jakichś antykwariatach czy w jakichś takich księgarniach, właśnie takich, wiecie, lokalnych księgarniach, jakby, wiecie, o co mi chodzi. Natomiast no, normalnie nie jest już dostępna, natomiast mam nadzieję, że może kiedyś wydawnictwo Zielona Soba, które wydało tą książkę, zdecyduje się na dodruk. Jeśli tak, to koniecznie po prostu wtedy ją kupcie, ponieważ widziałam też, że kiedy była normalnie dostępna, to kosztowała w okolicach 12-13 zł, nie wiem, max 15, a to jest strasznie mała cena, jak na tak moim zdaniem wartościową i cudowną i piękną książkę. I też właśnie po skończeniu Skrawków Nieba zabrałam się znowu do Zimy Czarownicy. Jestem tutaj na 45 stronie i no teraz już jakby widzę, że po tej kilkudniowej przerwie tej książki znacznie lepiej mi się ją czyta, więc teraz już skupię się po prostu tylko na niej i ją będę czytała. No i myślę, że to już jest dobry moment, żeby zakończyć ten reading vlog, ponieważ no raczej już dzisiaj nie skończę takiego grubasa, więc też nie będę miała wam za bardzo już o czym mówić, dlatego po prostu myślę, że to jest dobry moment, żeby ten reading vlog zakończyć. Mam nadzieję, że wam się on podobał, a jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał na dole, jeśli tego nie zrobiliście. No i ja was jeszcze raz bardzo zachęcam do przeczytania Skrawków Nieba. Gdybyście kiedyś właśnie widzieli tę książkę w jakimś antykwariacie bądź w jakiejś księgarni, to koniecznie ją kupcie, przeczytajcie, obiecuję, że się nie zawiedzicie i będziecie się prześwietnie bawić. No i ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, pa, pa.